miło mi powitać Państwa w Galerii Stary Ratusz Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie na wystawie. Miała być to wystawa trzech pracowni. Stała się wystawą międzynarodową ze względu na to, że mamy jedną pracę z zagranicy. Trzy pracownie Olsztyn, czyli my tutaj gospodarze, Przasnysz, czyli środek Polski i pan Tomek Jakubowski. No i zupełnie południe Polski i pani Ania Grodzyna z Jasną. Także mamy naprawdę całą Polskę musieliśmy, niektórzy musieli przejechać, żeby tutaj do nas dojechać. A to, że my przyjechaliśmy, to tak Państwo przyjechali, myślę, że było warto, jest warto, bo okazuje się, że Baltic jest w całej Polsce tworzony, jest robiony i na takim poziomie, na jakim tutaj prezentujemy, myślę, że jest to naprawdę niesamowita wystawa. Piękne spotkanie, piękne takie właściwie nasze pierwsze spotkanie, a tak naprawdę to oprócz tego, że my jesteśmy z trzech pracowni, czy prowadzimy trzy pracownie różne, to oprócz tego są z nami na wystawie też pojedyncze osoby, które tworzą batik też w różnych innych miejscach w Polsce, z Grójca, z Warszawy, z Ustronia, także myślę, że ta wystawa to taki początek takiej naszej większej współpracy. Będziemy się spotykać, myślę, w różnych miejscach w Polsce, że tego typu wystawy pokazujące różne pracownie, różne osoby zajmujące się batikiem, będziemy robić, bo jest potencjał nas wszystkich. Jest tutaj z nami pani Maja Dzieciątek z Kromborka, z zespołu katedralnego. Tam już prezentowaliśmy tą wystawę trochę w okrojonym składzie, bo tylko dwie pracownie. I teraz wystawa jest powiększona. Myślę, że ta wystawa jeszcze pojedzie w kolejne miejsca. I co? No tematem jej jest Kopernik. Nie wiem, jakie będziemy mieli w przyszłych latach pomysły, ale na pewno Kopernik nas wszystkich połączył. Pomimo tego, że temat jest jeden, ale prace naprawdę bardzo różne. Od małych, takich bardzo intymnych, od kotów Kopernika, po galaktyki i kosmos, który odkrył i otworzył, rozszerzył tą perspektywę na Kopernik. Piękne portrety Kopernika. Oddaję głos teraz współautorom, współorganizatorom wystawy Tomkowi i pani Hani i poproszę o parę słów. No my z Przasnysza w pracowni Batiku Mamo cieszymy, że możemy kolejny raz z Olsztynem współpracować. Cieszę się też z tego, że wiele osób, które udało mi się zaprosić, które tak naprawdę znałem również tylko i na przykład i wyłącznie z Facebooka, które tworzą batik, że się pojawiły albo przyjechały ich prace. I w ten sposób mam nadzieję, że to środowisko osób tworzących batik będzie się spotykało jakoś na tego typu wydarzeniach, albo też w jakiś sposób napędzało nowe wydarzenia. Jednym słowem, będzie to nurt rozwijający się i ta wystawa może być takim, może nie początkiem, ale takim dobrym krokiem w kierunku większej integracji całego środowiska ludzi tworzących batik. Aniu? No ja podziękuję przede wszystkim Państwu za zaproszenie. To jest takie ogromne wyróżnienie, zwłaszcza, że jesteśmy taką zwykłą młodą pracownią. A znalazłam się tu za sprawą z Tomkami, z którymi przyjechałam 700 km dzisiaj. Za sprawą pana Tomka i pan Tomek gościł, ja się zgadzam z Przasnysza, dużą wystawę z czerwcu. I w ten sposób nawiązaliśmy kontakt i przyjęliśmy zaproszenie, chociaż trudno było trochę sprostać temu tematowi, ale udało się. Cieszę się, że w takim wspaniałym miejscu mogliśmy się znaleźć i pokazać swoje prace. No i dziś zapraszam do Jasła, może w przyszłym roku, może Państwo w stolicy, również może tak. Zapraszam do pięknie położonego na Podkarpaciu. Mam nadzieję, że uda nam się zorganizować jakieś ciekawe fajne spotkanie i pokazać Jaśle właśnie pracę z innych pracowników z Polski.
zaprosimy wszystkich artystów, którzy są z nami. Najpierw zaproszę z Olsztyna. Dobrze, ja zapraszam koleżanki, które ze mną razem tworzą pracownię i tworzą pracownię. Danusia Michałowicz, Krysia Bryczyńska, Ela Słuchowiecka. Te osoby są na wystawie, prawda? I prace są na wystawie. Są też, pojawiają się w pracowni inne osoby, tak jak Krysia Słuch, czy jak Krysia Kurgan, czy jak Bogusia Dziuba. No, na tej wystawie akurat nie brało udział, ale też pojawiają się na wystawach. Także tu akurat jest reprezentacja olsztyńska. Teraz Tomek. Z Przestyża przyjechałem ja, Szymon Łazarz i Marta Jastrzębska. Szymon akurat ma pracę, a Marta ma. Szukajcie Państwo. Ja zaprosiłam swoje koleżanki. Ja zapraszam do tych jeszcze z tej chwili, ale to jest taka i Marta współpracowała z nami przez kilka lat. W tej chwili indywidualnie z tym ale też jest tutaj na wystawie. No i zaprosimy jeszcze osoby, które są nie z pracowni tych trzech, ale przyjechały na zaproszenie i bardzo się z tego cieszę, bo to są wspaniałe prace i wspaniali artyści. Agnieszka Cecylia Kazała. Zapraszamy. Magdalena Rybak. Z jaką rozpominałość? Nie wiem. No jeszcze Węgierka, ale... A, mamy jeszcze panią Agnes Nagi, ale ona nie przyjechała. Ona mieszka, jest to pani pochodząca z Węgier, pracuje w Ustroniu, w górach, wykonuje batiki i różne inne plastyczne prace. Chyba wszyscy. Jeśli ktoś kogoś pominęliśmy, to niech podnieś rękę. Ja zapraszam też mojej panie też. Krysie, chodźcie, obejrzyj się Bogusia. Ja mam nadzieję, że przy następnych wystawach będziecie też brały udział. I co? I może wspólne takie zdjęcie. Popatrzmy na tą rodzinę batikową z całej Polski.